Cześć! Po krótkiej przerwie na antenę naszego YouTube'owego kanału wraca Futsal w Krakowie, czyli magazyn naszej ligi. Przerwa była oczywiście spowodowana przerwą między rozgrywkami, ale w tym tygodniu już zainaugurowaliśmy rozgrywki, 23. rozgrywki Nowochódzkiej Amatorskiej Ligi Futsalu i rozpoczynamy w 117. odcinku od omówienia pierwszej kolejki Dywizji A. W pierwszej Dywizji A mamy następujące zmiany. Z Dywizją A pożegnało się ekipy JRU Futsalu z AZS-u Kolegium Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na ich miejsce będziemy mogli podziwiać grę Brothermu oraz Drink Teamu. Największymi zmianami w Dywizji A oprócz zmian drużynowych jest jedynie fakt, że ekipa Racing Kart Torgo Kartowy zmieniła kapitana i w tym sezonie będzie tą funkcję pełnił Karol Kościółek. Przejdźmy do pierwszego inauguracyjnego spotkania w Dywizji A, mianowicie do pojedynku pomiędzy Dragonami a Iglomenem i rodzinnymi restauracjami. Przed meczem bardzo ciężko było wskazać na to, kto jest faworytem tego spotkania. Zdecydowanie lepiej to spotkanie rozpoczęło się jednakże dla aptekarzy. W pierwszej minucie piłkę odebrał rywalowi Jakub Działowy i samodzielnie otworzył wynik tego spotkania. Dragony błyskawicznie ruszyły do ataku, złapały wiatr w żagle. W minucie szóstej na strzał z dystansu stał się Mateusz Przesur i było już 2-0. Iglomen rozpoczął odrabianie strat w minucie dziewiątej. Z rzutu wolnego potężnie uderzył Kamil Klęk i Iglomen złapał kontakt. I okazało się, że to był dopiero początek prawdziwego popisu Kamila Klęka. W minucie 11 Kamil Klęk, wywracając się, wystawia piłkę Mariuszowi Stanowi, który wraca do ligi po 2,5 roku przerwy i mamy remis. A końcówka pierwszej połowy była doprawdy piorunująca w wykonaniu Iglomenu. Na początku Piwowarczyk trafia w poprzeczkę. Potem mieliśmy dobrą sytuację Dragonów, ale najpierw w słupek trafia Rogusz, dobitka Filipowskiego niecelna. A w odpowiedzi Stanule zablokował Gibas. Jednakże Iglomen rozpędzał się z minuty na minutę i w minucie 20 Stanula uderzył nie do obrony i było 2-3. Jeszcze przed przerwą mieliśmy fenomenalną akcję Piwowarczyka i Klęka, zakończoną drugą bramką Klęka i pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 4-2 dla Iglomenu. W drugiej połowie to Iglomen prowadził grę i w 23 minucie mieliśmy podwyższenie wyniku, kiedy zagranie Piwarczyka przeciął Klęk, a potem przez 12 minut nic się nie działo, jednakże Dragony musiały atakować coraz śmielej i w końcówce spotkała ich za to sroga kara. Na początku jeszcze nie trafił Piwowarczyk. Potem znakomitą sytuację swojemu bratu Jarkowi stworzył Kamil Klęk, ale Jarek Klęk trafił w słupek. A od 35 minuty, ostatnie 5 minut to prawdziwa gehenna dla aptekarzy. Piękna dwójkowa akcja Stanuli i Klęka i mamy 2-6. Co prawda błyskawicznie odpowiedział Rafał Rogusz, który trafił na 3-6, ale Dragony w ostatnich 3 minutach straciły aż 4 gole. A rozpoczęło się od oto tej akcji Piwowarczyka z Kamilem Klękiem. Jeszcze w tej samej minucie mieliśmy kolejną kontrę Iglomenu. A tym razem to Klęk asystuje, a do siatki trafia Mariusz Stanula, po raz trzeci w tym meczu. Swoją szansę również miał Ochel, jednakże po tym dograniu Stanuli źle dołożył nogę i nie strzelił swojego gola w tym meczu. A ostatnie słowo, w zasadzie dwa słowa, należały do Kamila Klęka, który w ten sposób strzelił swoją 6. bramkę. A następnie już w ostatnim minucie meczu ustalił wynik spotkania, trafiając po raz 10, trafiając po raz 7, a sumarycznie 10 dla swojej drużyny. I ostatecznie Dragony przegrały aż 3-10.
Drugim spotkaniem było starcie zespołu wicemistrzów, czyli Boanerges, właśnie z Racing Card, które w poprzedniej kampanii nie obroniło tytułu mistrzowskiego, a nawet wypadło poza podium i mogliśmy spodziewać się tutaj niesamowitych emocji. Jednakże zdecydowanie lepiej mecz rozpoczęła ekipa Boanerges, która grała zdecydowanie bardziej spokojnie i przede wszystkim skutecznie. Pierwszy na listę strzelców wpisał się Marcin Kluza w minucie 5, a jeszcze w tej samej minucie po raz kolejny na liście strzelców znalazł się Kluza, tylko tym razem Dominik. Sytuacja Racing Card zaczęła się już robić bardzo nieciekawa, gdy w minucie 7 do bramki trafił Gruszecki. A potem mieliśmy kolejne dobre sytuacje. Ale tutaj Kuc nie dał się zaskoczyć Marcinowi Kluzie, a dobitka Łęckiego była niecelna. Potem mieliśmy fenomenalną akcję dla RK. Lekki ciuśniak Kapera, ostatecznie piłka nie trafiła do siatki. A w kolejnej sytuacji na listę strzelców, po tym podaniu Urbańca mógł się wpisać Lekki, ale piłka trafiła w słupek. W odpowiedzi na 4-0 mógł podwyższyć Gruszecki. A jeszcze lepszą sytuację miał Dominik Kluza, ale nie trafił do bramki. Dopiero w minucie 17 gracze Racing Card otworzyli swoje konto bramkowe. Piękną raboną popisał się Arkadiusz Lekki. I ten sam zawodnik w minucie 19 sprawił po indywidualnej, przepięknej akcji, że Boanerges mieli tylko jedną bramkę przewagi. Jednakże Boanerges mieli w swoim składzie fenomenalnego Konrada Łęckiego, który najpierw wykorzystał dogranie od Bartka Dybały, a potem na 13 sekund przed końcem mieliśmy dosyć podobną akcję. Piłka została wycofana do tyłu do Łęckiego i po pierwszej połowie Boanerges prowadzili 5-2. Druga połowa rozpoczęła się od odzyskania piłki przez Dawida Łęckiego, a ostatecznie piłka trafiła pod nogi Szymona Kluzy i wszyscy trzej Kluzowie mieli przynajmniej bramkę na koncie. Na tablicy wyników mieliśmy 6-2. Racing Card musiał zaryzykować, musiał się otworzyć, ale kolejne dobre sytuacje stwarzali sobie gracze Boanerges. Tutaj nie trafił Dominik Kluza. Dopiero w minucie 24, po tym szybkim rozegraniu rzutu wolnego, do bramki trafił Przemysław Kapera. W minucie 28 gracze Racing Card zbliżyli się do rywala na dystans jednej bramki, na dystans dwóch bramek po tym uderzeniu Arkadiusza Lekkiego. A potem mieliśmy festiwal niewykorzystanych sytuacji, niewykorzystanych rzutów karnych. Tutaj w tej sytuacji mieliśmy faul na Krzysztofie Ciuśniaku. Ale jego strzał z przedłużonego, przepraszam, z krótkiego rzutu karnego obronił Bartek Dybała. Potem z kolei mieliśmy przedłużane rzuty karne. Tutaj bramkarza rywali sfaulował Jesus Ordonez. A do przedłużacza podszedł Arkadiusz Lekki, jednakże trafił tylko w słupek. Chwilę później mamy kolejny faul ekipy Boanerges i drugi przedłużony rzut karny, który ponownie wykonywał Lekki, ale tym razem nie trafił w bramkę. Gracze Racing Card w tym momencie również mieli 4 faule na koncie, ale w międzyczasie trafił do bramki Marcin Kluza. I właśnie wówczas te 4 faule dały znać o sobie, ponieważ po chwili faulowany był Konrad Łęcki i też wykonywał przedłużony rzut karny z miejsca faulu, ale jego uderzenie obronił Damian Kuc. Dobitka była niecelna. A po chwili, no nie uwierzycie Państwo, kolejny faul Boanerges.
Przedłużony rzut karny, tym razem gracze Racing Card zmienili wykonawcę na Jarosława Urbańca, jednakże jego strzał broni Bartosz Dybała. Potem genialną sytuację miał Konrad Łęcki, ale piłka do siatki nie wpadła. I dopiero w 40 minucie wynik został ustalony. A jako pierwszy i jedyny w tym spotkaniu przedłużony rzut karny na bramkę zamienił Marcin Kluza. I Boanerges pokonali Racing Card Torgo Kartowy 8 do 4. Trzecim spotkaniem, z którego skrótu nie mamy, był pojedynek Złotych Chłopaków z Beniaminkiem, z wiecznym Beniaminkiem Dywizja, czyli z Dream Teamem. I ten mecz fenomenalnie rozpoczął się dla Złotych Chłopaków, którzy w piątej minucie po bramkach Lila oraz Bałaszka prowadzili 2-0. Drink Team próbował, stwarzał sobie sytuację, jednakże nie mógł się przedrzeć przez zasieki obronne rywali, a na domiar złego w minucie 14 stracił drugą bramkę, kiedy do siatki trafił Kuc. Konto bramkowe udało się Drinkom otworzyć dopiero w 24 minucie po strzale Żaby, ale potem Drinki strzeliły kolejną bramkę, tylko że tym razem samobójczą po interwencji Dubisza. Zrobiło się 4-1, a w 33 minucie po drugim golu Lila było 5-1 dla Złotych Chłopaków. W 34 minucie z rzutu wolnego bramka na 5-2 strzela Krzysztof Cholewicki, ale ostatnie słowo należy do Złotych Chłopaków i po bramce Łyducha aktualni mistrzowie ligi wygrywają z Beniaminkiem 6-2. Ostatnim pojedynkiem było starcie MK Teamu z Brothermem. Dla obu drużyn jest to drugi pojedynek w historii. Poprzedni raz mierzyli się w półfinale Pucharu Ligi, a wówczas 3-0 prowadzili gracze Brothermu. Skończyło się na 3-3, ale po karnych awansowała ekipa Brothermu do finału, a tutaj lepiej zdecydowanie zaczęli gracze MK Teamu, którzy po bramce Karasia prowadzili w drugiej minucie. Na wyrównanie przyszło nam czekać minut 5, kiedy swoją debiutancką bramkę w dywizji A strzelił Mateusz Kapusta. Gracze Brothermu na początku pierwszej połowy sprawiali zdecydowanie lepsze wrażenie. W minucie 10 wyprowadzili szybką kontrę, po której do siatki trafił Tomasz Skałbania i Brotherm prowadził 2-1. W minucie 13 udało się to prowadzenie nawet podwyższyć, kiedy do siatki trafił Sułecki. Dopiero wówczas do pracy wzięli się gracze MK Teamu, którzy pamiętali, że rywala da się dogonić właśnie z meczu Pucharu Ligi. Po bardzo składnej akcji mógł strzelić gola Tarnopolski, ale trafił tylko w słupek. Ale w minucie 16 już nie było żadnych wątpliwości. Rogowski po podaniu od Szczupaka i mamy 2-3. Na przerwę obydwie ekipy schodziły z wynikiem remisowym, ponieważ do piłki dogranej przez Dominika Karasia dopadł Mariusz Nawrot i doprowadził do wyrównania. W drugiej połowie w końcu MK Teamowi po raz drugi udało się wyjść na prowadzenie w tym meczu. Sprytnie zagrał piłkę Karaś, Szubartowski pokazał, że umie piłkę do siatki wprowadzić każdą częścią ciała i było 4-3. A Brotherm po chwili miał znakomitą sytuację, żeby wyrównać, ale strzał rajcy obronił Jamka. MK Team kontrował i w minucie 28 kapitan MK Teamu Dominik Doniec załadował piłkę pod ladę, podwyższając prowadzenie swojej drużyny. A z minuty na minutę MK Team stwarzał sobie coraz groźniejsze kontry, tak jak chociaż w 32 minucie, kiedy swoją drugą bramkę w tym meczu mógł strzelić Nawrot, ale Hamroszczak obronił jego strzał. Ostatecznie wynik ustalił w minucie 34 Maciej Szubartowski i MK Team po bardzo dobrym spotkaniu pokonał Brotherm 6-3. Jeśli chodzi o piątkę pierwszej kolejki Dywizji A, mamy tutaj następujących graczy. W bramce Bartłomiej Obłąk ze Złotych Chłopaków, w polu Kamil Klęk z Iglomenu Rodzinnych Restauracji,
I to Kamil Klęk jest graczem kolejki, a nie tak jak się Państwu wyświetla w tym momencie Dominik Karaś. Kamil Klęk miał udział przy 9 z 10 bramek w swoim drużynie meczu z Dragonami. Choć oczywiście Dominik również zagrał fenomenalne spotkanie. Pozostałymi dwoma graczami w piątce kolejki jest Marcin Kluza z Boanerges oraz debiutant z Kolumbii, czyli Brian Lille. Przepraszam, jeżeli niedobrze wymawiam nazwisko, dowiem się jak najszybciej, jak je wymówić prawidłowo. Jeszcze raz komplet wyników pierwszej serii spotkania. Dragony, Iglomeny i Rodzinne Restauracje 3 do 10, Boanerges Racing Card, Torgo Kartowy 8 do 4, Złote Chłopaki, Drink Team 6 do 2, MK Team Brotherm 6 do 3. W tabeli nie ma żadnych dziwnych sytuacji. Cztery drużyny, które wygrały swoje spotkanie, oczywiście są w pierwszej połówce tabeli z 3 punktami. Drużyny, które przegrały, są drugiej w dolnej połówce tabeli. Ze względu na to, że najwyższe zwycięstwo niósł Iglomen nad Dragonami, to Iglomen jest na pierwszym miejscu, a na miejscach spadkowych jest Dragony, są Dragony oraz Drink Team. W przyszłym tygodniu rozegramy drugą serię spotkań i jak zawsze w dywizji A same hity. Rozpoczynamy od starcia MK Teamu ze Złotymi Chłopakami. Potem o 20:45 mecz dwóch zespołów, które zaliczyły falstart w pierwszej kolejce, czyli Racing Card kontra Dragony. O 21:30 Brotherm będzie podejmował Iglomen i Rodzinne Restauracje, a kolejka ta zakończy się pojedynkiem Drink Teamu z Boanerges. Jeszcze rzut oka na klasyfikacje indywidualne. W klasyfikacji strzelców prowadzi Kamil Klęk, który załadował 7 sztuk w jednym meczu, a hat-tricki również zdobyli Mariusz Stanula, Arkadiusz Lekki oraz Marcin Kluza, którzy mają po trzy trafienia na swoim koncie. Jeżeli chodzi o asystentów, wyróżnił się Maciej Pływaczy, który ma 3 asysty w tym momencie. Dwie asysty mają Mateusz Kapusta z Brothermu, Mariusz Stanula oraz Kamil Klęk z Iglomena, Dominik Karaś oraz Dawid Łęcki z Boanerges. W klasyfikacji kanadyjskiej prowadzi Kamil Klęk z 9 punktami, Mariusz Stanula zgromadził w jednym meczu aż 5 punktów, a po 3 punkty mają Marcin Kluza, Mateusz Kapusta, Brian Lille, Dominik Karaś, Maciej Piwarczyk, Maciej Szubartowski oraz Arkadiusz Lekki. Ja tym samym serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się już za tydzień przy kolejnym magazynie, jak również na hali i słyszymy się podczas transmisji. Transmitować będziemy spotkanie Dywizji B pomiędzy Spartą Kraków a AZS-em Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Cześć!